I tak jak mówiłem, idziemy dalej. Musimy wymyślić, jak ich przejść, bo tutaj się czają. Jest ich sporo. Mamy łuk, ale łuk to nam nic nie da. Tam są, tu są, kurczę, no. To przejście jest słabe. Ale tędy trzeba iść. Tutaj nikt nie wejdzie już do mnie. Będą tylko się tu kręcić, chłopaki. Dobra, spróbujmy z bombą ogłuszającą gdzieś tam. A, walmy. Co tak się drze? Przeszpilić ją! Przeminęliśmy trochę. Wróciła tamtędy! Na szybko. Była trudna sytuacja w sumie, ale jak widzicie, niby ma... łatwy ten poziom mamy. Powinni ginąć za jednym strzałem. Ale jakoś nie mają zamiaru. Gdzie my teraz idziemy? Siła. Dobra, dalej! Idziemy! Ej, zaraz! Gdzie Abi? Jest chora! Cofnij się! Przestań we mnie, kurwa, celować! Ej, ej, ej. Abi chciała nawiać. Jest przy słupach. Słupach? Idź na plażę. Zobaczysz. Pewnie już nie żyje. Chodźcie! To idziemy do słupów. Pewnie też cała armia. Gdzie jesteś? Dobrze, lecimy. Film? Nie. Tu już nie będziemy walczyć. Więźniowie uciekli strzelać. Dobra, tam jest walka, my już jesteśmy postrzelani. Jest słabo. Nawet amunicji za dużo nie mamy. Idź na plażę. Tam trwa walka, a my szukamy Abi. Czy dalej szukamy, żeby się zemścić za Joela? Po tym wszystkim, co przeszliśmy. Ellie nawet biec nie może. Ledwo biegnie. Latarkę tu mam włączyć. Ciemno w tych palmach. Abi jest przy palach. Palach wisi. Tutaj. Która to? Ta z warkoczem. Nie.
Nie ta Abby. Tu? Tu. Nie. Tak? Włosy jak cieli. Uratuję ją. Schudła. Są łodzie. Spadamy stąd. Eli też ledwo idzie. Nie no, w tym forcie to tak... Oj, nawet wejść nie może, biedna. Posiznęła się. Ledwo idzie. I tu taki wielki smok teraz wyleci, pa! Nie mówcie mi, że to jest zła fabuła, no. Że trzeba dać 0 punktów, bo Joel ginie w pierwszej godzinie, a dwóch godzinach. Wszystko tak powinno być właśnie zgrane. Ja tam w ogóle się tego nie czepię. 9 punktów, 9 na 10. Jaki minus? Nie wiem. Ten wątek może... z kobietami. Tak jakoś dziwnie się to oglądało. A słyszałem, że ktoś uruchomił, zobaczył, jak Joela zabili, wziął, pociął płytkę z grą. Tak się zdenerwował. Jest to przeżycie, bo to bohater pierwszej części i tak dalej. No ale trzeba właśnie zrozumieć, poznać całą historię. Dlaczego ta Abby to zrobiła? Zresztą potem wyraz jej twarzy, potem jak to zrobiła i jak się z tym czuła. No jednak to jest zabicie człowieka. Teraz w niej ten gniew będzie... Tak mówię, a to jeszcze nie wiadomo, jak to się skończy. Pozwolę wam odejść. Walka? Zapomnij o tym. Będę z tobą walczyć. Będziesz musiała. To nie jego walka. Ty go w to wciągnęłaś.
Zabierz go stąd.
Bez dwóch palców na gitarze grać, to właśnie to jak było widać słabo. Ale czy mamy teraz za gitarę wielki plus. Mało kiedy widziałem, żeby tak często można było grać na gitarze w grze. I tak dobrze zrobiona ta gitara. Czy granie na gitarze. Co pijesz? Kawę. Skąd ją masz? Od gości, którzy wpadli tu tydzień temu. O. Trochę mi głupio na myśl, co za nią przehandlowałem, ale... jest niezła. Poradziłabym sobie z Sefem. Wiem. I musisz przestać męczyć Jessiego o moje patrole. Stój. Dina. To twoja dziewczyna? Nie. Nie, ona to tylko głupi całus, nic nie znaczy, ona... Nie wiem, po co to zrobiła. Ale podoba ci się. Głupia jestem. Słuchaj, nie wiem, jakie ta Dina ma intencje, ale... miałaby szczęście, gdybyście były razem. Ale z ciebie dupek. Nie próbuję was... Miałam umrzeć w tamtym szpitalu. Moje życie coś by znaczyło. A ty mi to odebrałeś. Gdyby Bóg pozwolił mi raz jeszcze przeżyć tamtą chwilę, zrobiłbym dokładnie to samo. Tylko, że nie wiem, czy kiedykolwiek ci wybaczę. Ale zamierzam spróbować. Dziękuję. Do zobaczenia. No.
To mogło być ujęcie kończące, właśnie podsumowujące całą grę. Gitara, stezelowany dom. Ktoś gra na gitarze. Idzie. Wielu pyta tego reżysera, czy będzie trzecia część, ale po tym całym hejcie, który był w internecie, on chyba, nie wiem, mówi nie, ale mówił coś, że zastanął Neil Druckmann. Mówi, że no nie wie też, jak miałby to poprowadzić, aczkolwiek są możliwości, są opcje. Na Metacriticu teraz jest około 40 tysięcy na nie, 35 tysięcy na tak, podzielone zdania, ale ktoś to ocenia właśnie od razu, zero, bo zginął Joel, nie. Czy to naprawdę było tak źle skonstruowane, ta cała fabuła? Poznajesz powody Abby, powody Ellie. Gdzieś tam walczą ze sobą. Ta ostatnia walka, no właśnie te takie jakieś dylematy. Przypomniała sobie tego Joela i to spowodowało, że jednak chciała walczyć za wszelką cenę, ale potem jednak nie. Czy to jest najważniejsze wtedy, ta zemsta? W tym pierwszym takim odruchu pewnie tak. Kiedy masz tam wszystko na żywo przed oczami. Chcesz się zemścić, to jest najważniejsze, żeby się zemścić. Ale w całej grze Abby miała chyba więcej sytuacji, kiedy pomagała innym temu rodzeństwu, Yara i Lev. No bo Ellie to no, szła tam z Diną i z Jessim, szukała Tomiego. Pół na pół, no ale Abby nie była całkowicie zła, nie była przyciągnięta złem, nie wiem. Miała tam jakieś podejście do zwierząt, do tej Alice, swojego psa, do tych dzieci. Więc to nie było tak, że ona była przesiąknięta złem i czasami są tacy źli bohaterowie, żeby tylko wszystkich zabić. 9 na 10, trzeba to zagrać, trzeba to przeżyć i to takie można sobie oglądać na YouTubie, ale wczuć się w rolę. Pewnie kiedyś wrócę do tej gry, tylko na jakimś wyższym poziomie, bez tych wszystkich ulepszeń, ułatwień. Poszukać, pozwiedzać. Chociaż są takie jakieś, nie wiem, błądzisz, włączasz, przyciskasz gałkę, pokazuje ci, gdzie masz iść. No to też przydaje się. Jest zbieranie automatyczne tego lootu. Po co ten trójkąt ciskać? Tak samo te quick time events. Lepiej przytrzymać ten kwadrat, niż wciskać go, no bo ja wiem, że to może wpływa na to, że przeżywasz bardziej, musisz go wciskać, ale przytrzymać to ja tam wchodzę z założenia, że nie trzeba tego wciskać szybko. Gitara na plus tutaj, że w tej grze w taki sposób pokazana. Graficznie majstersztyk, super to wygląda. No, tu jest chyba jest tryb fotograficzny, a można zdjęcia porobić. Ja grałem na PS4 takim zwykłym, a jeszcze na PS4 Pro pewnie to graficznie lepiej wygląda. Pewnie będzie zrobiona wersja pod PS5. Może na to do tego wrócić. Jak będzie na PS5 zrobione. Walki, te uniki, to takie jakieś uderzenia. Ja nie miałem też tutaj uruchomionego takiego strasznie ułatwionej walki. Bo było wspomaganie też walki. No bardzo dużo ustawień w tej grze jest. Można tyle rzeczy poustawiać, żeby konno jechać właśnie. Jak jedziesz konno, sam przeskakuje przeszkody. To też się przydaje. Ta płonąca wioska super zrobiona. Płynięcie łódką, wchodzenie po linach. Ta lina, gdzie właśnie inni producenci to zachwalają tą linę, jak była zrobiona.
można przyspieszyć. Można posłuchać, jak było. Grałem około 18 godzin, myślę. Dzisiaj miałem tam chyba 16 czy coś, teraz jakieś 2 godzinki. Dzisiaj. 18 godzin. To właśnie tak akurat. Tylko tak jak mówiłem kiedyś, że dość dużo jest tutaj przerywników filmowych i... Aha, no minusem to było to, że nie znalazłem... Znaczy, minąłem w łódce książkę, gdzie Abby musiała mieć te ostrza. Podobno jest opcja, że potem można to znaleźć drugi raz, ale wszedłem jakiś kawałek i nie znalazłem. A ostrza tutaj wręcz niezbędne, bo tych klikaczy, czy jak oni tam się nazywają, to tylko ostrzami można było załatwić. Więc musiałem od nowa. Dobrze, że można było odegrać save, odegrałem save. No i wróciłem. A tu mam wyjść do menu głównego. Nie. Nie wiem, czy dojdziemy do napisów końcowych. Nie chcę tutaj czegoś przeoczyć, bo być może będzie jakieś podsumowanie gry. Widać, jak wiele osób jest zaangażowanych w taką grę. To są lata pracy, no. To się tak wydaje, że... grę można tak łatwo zrobić, ale to reżyser, tu walka, tekstury, to wszystko ponakładać, żeby to działało, żeby to grało, żeby nie było problemów. O, testerzy, którzy testują jeden fragment po prostu dziesiątki razy, jakąś walkę czy uderzenie, żeby po prostu to grało, żeby to nie miało żadnych defektów. Ice Team? Nie wiem, co to jest Ice Team. Ice to lód, a Team to drużyna. Ale za co są odpowiedzialni przy tworzeniu gry, nie wiem. Styliści, fryzur, patrzcie. Tatuaże. Ilustratorzy, to wszystko tutaj musi grać. Specjalne podziękowania. Ciekawe, jaką następną grę zrobi to studio. Ale no, poprzednio Uncharted 4. Nie wiem, czy to studio nie zrobiło Crash'a kiedyś na początku Naughty Dog. Psy. No, Alice i jednego tam musiałem postrzelić. Jesse, Joel, Troy Baker, Ellie, Ashley Johnson, Abby, Laura Bailey. Nie rozpoznałem to za dużo osób. Separatyści, dodatkowe włosy, te voice są głosy. Kaskaderzy. Od tańca ludzie. Żeby to wszystko jakoś wyglądało. Trenerzy zwierząt. Albo konie, psy. Odgłosy broni. Patrzcie, to wszystko. Żeby potem to dobrze wyszło. Można się było do czego doczepić. Do czego ja się mam doczepić? A ten wątek z dziewczyną? Do tego, że Joela zabili, na pewno nie. Tak miało być, tak musiało być dla całej fabuły, no żeby to jakoś sklecić. Było takie jakieś poczucie, że będę teraz Abby, która zabiła Joela, no ale z czasem tej jej historii, no to się człowiek do niej przekonywał i... Też dość ciekawy zabieg, że nagle się spotykają jeszcze raz we dwójkę i potem walczą, nie?
sterujesz Abby na początku, a potem jest druga konfrontacja i sterujesz Ellie. Więc jakby chyba bardziej brutalna ta druga walka była niż ta pierwsza. Ale jakby jest to dremis w tych walkach, w tych konfrontacjach. Ellie z Abby, Abby z Ellie. No i wszystko się zamknęło w jedną całość. Słyszałem, że nie planują żadnych dodatków do tego. W jedynce był dodatek. A tutaj nie ma takiego czegoś w planach. Fala krytyki, były tam jakieś wycieki do internetu, właśnie fabuły wcześniej przed premierą. Już ktoś się dowiedział, że Joel zostanie zabity, że Ellie będzie się mścić. No i to wszystko było wcześniej już wiadomo. Ja początkowo myślę sobie, można tu zarzucić coś takiego, że co tu było nowego? No nic specjalnie nowego, też uciekają gdzieś w kraju, w Ameryce, gdzie nie wiem, była jakaś zaraza i występują ci klikacze i tak dalej. To samo co w pierwszej części. Nie było żadnego tam, żadnej zmiany. Ale jednak, zmiana w podejściu do fabuły, że dwoma postaciami się bijesz, że idziesz, przechodzisz purchlaki, te człapacze, to też nowe postacie, ten boss, który był z tych wszystkich złożony w tym gdzieś podziemiach. Też był ciekawy, do ostatniej kuli go tam strzelałem, pomimo tego, że byłem nie na bardzo niskim poziomie, ale na niskim, więc w sumie nie można powiedzieć, że grałem na bardzo niskim poziomie. Być może... O, jeszcze ktoś śpiewa. Gdybym był na bardzo niskim poziomie, to bym możliwe za jednym zamachem, znaczy za jednym razem każdego zabijał. Ale tak nie było. No nie wiem, tyle czekam do menu głównego. Dobra, wyjdźmy do menu głównego jeszcze szybko. Ale tutaj nic nie będzie, nie będzie nowa gra plus. O, jest inna. O, jest nowa gra plus. Zachowuję wszystkie ulepszenia. Schematy będą dostępne co jako początku. Broń stanie się dostępna po użyciu Ellie do Seattle. Inny tutaj mamy początek. W dodatkach grafiki koncepcyjne. No to właśnie możemy sobie to wszystko poprzeglądać, poodkrywać. Galeria modeli, gdzie możemy postacie zobaczyć. Tak właściwie jak były stworzone, to taki bajer właściwie, no bo tak odblokowujemy taką Ellie. Obejrzyj. I możemy sobie przekręcać, obracać. Tu jak widzicie co. Jest, mamy punkty jakieś, które zdobyliśmy i możemy je wykorzystać. Więc jest trochę tutaj sobie do przejrzenia, do pooglądania. Opcje, no i w opcjach właśnie napisy, celowniki, wskaźniki zagrożeń, czujności, to wszystko, to jest masa tego naprawdę. Powiadomienia o podłączonych przedmiotach. No i fabuła, nowa gra plus. Zawsze możemy tutaj rozdziały. Tylko mi nie mówcie, że mogłem od razu rozdział przejść po prostu. Ale tu też widać ile zdobyłem. I tak dalej, i tak dalej. TP, itd. Ale dobra, starcia. Starcia. Wczytaj grę, gdybym miał wczytaj grę. 16 godzin 51. Zapis ręczny. 17 godzin. No i być może kiedyś zacznę gra plus. A tymczasem przy tym długim podsumowaniu do zobaczenia w kolejnej grze.